Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny poradnik do RPG Makera, ale poradnik bardziej techniczny niż taki, że w programie. O co chodzi w tym poradniku? Jakiś czas temu dałem w zasadzie plik do Gimpa, dzięki któremu można było zrobić swoje własne zbroje na postaci, na tej konkretnie postaci. No i jedna osoba zapytała, jak to ogarnąć, po prostu jak użyć tego pliku, żeby sobie nam, nie wiem, przekolorować zbroję na jakąś kompletnie inną. To jest jeden z tych poradników, które właśnie takie są bardziej dla tych osób, co nie wiedzą, jak się tym Gimpem posługiwać i po prostu jak używać tego pliku, jak się z nim posługiwać właśnie. To jest dość proste, jak przekolorować taką zbroję. Tu macie już gotowe zaznaczenie. Myślę, że w miarę dokładnie zaznaczyłem, więc tu nie powinno być żadnych rewelacji. Otwieracie sobie menu warstw. I tutaj po lewej macie dwie warstwy. Pierwsza to jest warstwa z kolorem, a druga warstwa z postacią, jak widzicie. I tutaj widać dokładnie, jakie jest zaznaczenie tego wszystkiego. I tak, jeżeli chcecie przekolorować sobie zbroję, powiedzmy, że ja tu będę chciał przekolorować sobie zbroję na przykładowo żółty, powiedzmy. I teraz tak, żeby przekolorować sobie zbroję na tak żółto, to zaznaczacie sobie tą warstwę, przeciągacie na, mając zaznaczoną tą warstwę, przeciągacie sobie żółty kolor na tutaj bohatera. Czemu to nie działa? Kurde. Chwileczkę. Czemu to nie działa? Nie tu. Okej, żółty. Dobra. To po prostu kliknę. Przekolorowujecie sobie jakoś ten kolor. No tak, żeby ten... Tu jest standardowo czarny, no nie? No tak. Nikt mi nie potwierdzi, ale... tutaj kolorujecie przykładowo sobie kubełkiem, klikacie na dwa miejsca, żeby wam przekolorowało na żółto i macie taką żółtawą zbroję. Tylko powiedzmy, że trochę wam nie odpowiada ten kolor, no bo trochę dziwnie to wygląda. A więc zróbmy sobie coś takiego. Tu macie takie coś jak krycie. Tu możecie intensywność warstwy ustawić, jak mocno ma być ta warstwa widoczna. Widzicie, tu jest 0, a tu jest 100. Możecie tak mniej więcej tyle dać. Wtedy już zbroja bardziej wygląda na złotą. No i tutaj właśnie można tak sobie łatwo przekolorować zbroję, tylko zmieniając kolor tej właśnie warstwy. Jak wyłączycie tą warstwę, to jest z powrotem ten tutaj, ta zbrojka. I teraz tak, ja jeszcze zrobiłem, miałem taką drugą zbroję, to była smocza zbroja. Otóż, ta zbroja była robiona w ten sposób. Dałem zielony kolor. Nie wiem, dlaczego nie mogę przeciągać. Tak, dałem zielony kolor, który jest... Wezmę sobie na 100 krycie. Widzicie, tu jest taka mniej więcej zbroja, taka jak tamta smocza. Tylko że z jedną różnicą. Tamta smocza zbroja miała bardziej takie żółte brzegi. Tak. I jak to teraz zrobić? Dość prosto. Robicie sobie nową warstwę, takim właśnie sposobem. Prawy na jakąś warstwę i nowa warstwa. Oby tylko ta warstwa była nad tą zieloną. Jeżeli chcecie jakąś warstwę przenieść, no to tylko o. Kurde. Dobra, przenosicie, po prostu przeciągacie nad tą warstwę. Coś mi tutaj gim dzisiaj dziwnie działa. Ale dobra. Tak, przeciągacie sobie nad to. Nie wiem, czemu ja tego nie mogę teraz zrobić. Ale dobra. W każdym bądź razie ta warstwa pusta, którą utworzyliście, musi być nad tą zieloną. I teraz znajdujecie sobie kolor, który będzie wam odpowiadał. Powiedzmy, że chcę mieć te brzegi takie perfidnie żółte. Bierzecie sobie przykładowo pędzel i macie strasznie duży pędzel tutaj. Ale źle to zabrzmiało. Dobra, zmieniacie tutaj rozmiar tego brusza, że tak powiem, po angielsku brusz z pędzel. Zmieniacie na rozmiar na taki, jaki wam tam potrzeba i rysujecie trochę niedbale pędzlem, a może nawet możecie ołówkiem, to będzie lepiej wyglądało. Ale nie, pędzlem, płynne rysowanie, no dobra, powiedzmy, że pędzlem, drganie, płynne rysowanie, nie, dobra, i sobie rysujecie tutaj
wzdłuż, tam gdzie chcecie mieć to złotym, poprawione tym złotym, rysujecie sobie właśnie w ten sposób wszystko, co wam tam potrzeba. No tu na szybko narysuję. Tak, tak, tak. Narysuję tylko jedną warstwę, żeby wam zademonstrować. Tak robicie z każdym, tutaj brzegiem, jaki chcecie pokolorować tak bardziej na żółto. I teraz co robicie? Szukacie trybu, który wam odpowiada. To jest najpewniej pokrywanie. I teraz tak, w zależności od tego, jak jasne mają być te brzegi, tutaj dajecie tryb warstwy na pokrywanie. Tutaj zauważcie, że też jest na pokrywanie. Tryb warstwy na pokrywanie. Teraz tak, jeżeli chcecie mniej, to zmieniacie krycie na większe albo mniejsze. Jeżeli to jeszcze nie jest wystarczająco jasne, to klikacie tutaj prawym, duplikuj warstwę i widzicie, że jest jeszcze jaśniejsze. I to warstwę już możecie sobie dostosowywać, czy ma być jaśniejsza, ciemniejsza. Po prostu możecie, na to nie patrzcie, bo tutaj nie rysowałem, tylko o to chodzi. Tutaj możecie sobie zmieniać, duplikować te warstwy, aż nie wiem, aż to będzie kompletnie żółte. No. Właśnie. I ja tu dałem tylko dwie warstwy. Widzicie, co by było? O, właśnie, widać różnicę trochę. Chociaż teraz będzie widać różnicę. Widzicie, wyłączyłem tą warstwę, jest trochę różnica w tych... Po prostu można sobie takie bajery dodać, nie wiem, jakieś na plecach, jakaś kropka, tak... No, nie wiem. To już jest wasz pomysł, jak wy to zrobicie. Ja tylko wam daję, tak mogę powiedzieć, narzędzia do tego, żeby coś takiego zrobić. Jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli chcecie, może ja tu pousuwam wszystkie te warstwy, jak zaznaczyć, powiedzmy, że macie swoją własną postać i macie w takim trybie bez zaznaczenia. O, ja tu sobie dałem prowadnicę na pionowe poziome i pionowe i poziome dałem na wartości 25, 50, 75, żebym tutaj miał łatwiej to podzielone. I teraz tak, jeżeli chcecie zaznaczyć tutaj swoją postać, to jest trochę dokładna robota, więc trzeba przy tym posiedzieć. Ja tylko pokażę, jak to zrobić. Tutaj w GIMPie macie po lewej stronie na dole przełącza szybką maskę, to jest szybka maska, klikacie na to i możecie kolorować zbroję swojej własnej postaci. Tylko musicie po prostu wziąć gumkę, zwiększyć rozmiar i tak. Tu wycieracie tam, gdzie nie powinno być kolorowane. Najlepiej się to robi gumką z twardą krawędzią zaznaczoną. Po prostu zmalowywujecie ten czerwony kolor tam, gdzie nie chcecie, żeby się przekolorowała zbroja. Tak, powiedzmy. I tutaj w czwartym miejscu. Tak. O. Jeszcze tu. Tu i tu. O. I tak robicie z każdym z tej klatki animacji. I teraz, jeżeli wyłączycie tutaj to, jak widzicie, jest zaznaczenie też. Tylko tak. Jak teraz dam żółty, co się stanie, jak teraz dam żółty? Wezmę sobie nową warstwę. Aha. Czyli teraz jeszcze musicie zrobić jedną rzecz. Jeżeli powycieraliście tam, gdzie nie powinno być koloru, to musicie zrobić coś odwrotnego. Zaraz wytłumaczę, co chodzi, bo widzicie, teraz jest zaznaczone to, co nie powinno być kolorowane, a musimy odwrócić tę sytuację. Czyli klikacie prawym, jak już oczywiście gumką starliście to wszystko, te czerwone, tam gdzie nie powinno się kolorować, wyłączyliście maskę, macie zaznaczenie, prawy, zaznaczenie, odwróć. I teraz, jeżeli przeciągniemy kolor, oj, nie tak, tak, nowa warstwa, jeżeli teraz pokolorujecie, widzicie, że pomalowało się tylko to, co było wytarte gumką. Odwrotnie, to, co nie było wytarte gumką, jest teraz na żółto. Tylko tak jak mówię, to trzeba gumką z twardą krawędzią i po prostu siedzieć i każdy piksel... Po każdym pikselu patrzeć, czy będzie to pasować. To jest najlepszy sposób, myślę, że no to po prostu musi być bardzo dokładne. Jeżeli chcecie swoje zbroje tak, żeby ładnie wyglądały, przekolorowane, to naprawdę musicie to dokładnie zrobić, dokładnie to zaznaczyć. Ale już widzicie, jak zrobić takie zaznaczenie, jak ja dałem tutaj w tej zbroi, czyli ta szybka maska, tutaj włączana, gumka, wiadomo,
wycieracie to, co nie chcecie kolorować, później odwracacie to zaznaczenie, prawe zaznaczenie odwróć, bo tak to będzie wam się kolorowało właśnie to, co wytarliście, czyli kolorowała będzie wam się głowa. I jeszcze pamiętajcie, żeby oprócz głowy jeszcze odgumkować to tutaj, tu, ten cień, bo wtedy jak nie odgumkujecie tego, to ten cień też się zrobi taki, powiedzmy, że jak kolorujecie na żółty, to cień też będzie na żółto, a to będzie dziwnie trochę wyglądać. No, to taka informacja tylko. No, buty możecie zostawić tam, niech się kolorują na żółto czy na jakoś. No, no i macie podstawy, jak ja to zrobiłem. Myślę, że w miarę dobrze to wytłumaczyłem w tym poradniku. Jest dość krótki, ale tak jak mówię, jedna osoba mnie prosiła, więc robię ten poradnik. To jest głównie dla was, po to, żebyście wiedzieli, jak to wszystko ogarniać, jak ja to ogarnąłem, jak to ogarniać ogólnie. Okej, także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików i na razie.